Witam na moim kanale i zapraszam na specjalny odcinek piątkowy, jeśli się uda, z Fernbusa. Ukazała się w czwartek wieczorem aktualizacja, która bardzo mnie interesowała. No i trzeba to jak najszybciej obadać. Czy będzie kupa, czy będzie przebój. I to jest ten nowy patch, 1.0.0.2.2, to jest nowy patch. Zobaczmy ustawienia przycisków. Nic nie widzę, żeby się zmieniło. No, ale okej. Okay. Dajmy grę. Karierę dalej. Weźmy jakąś niedługą trasę. Gdyż ponieważ... Nie wiem, czy aż taki jestem gotowy na poświęcenia, czyli tak. Damy nową trasę. Brno byłem. Coś na szybko, gdzie nie byłem. Jest coś na szybko, gdzie nie byłem. Dajmy na to, że Berlin. Dziękuję. Berlin. Niech będzie tutaj Magdeburg. Krótka trasa. Tak musi być. dobra. Numer trasy. Nie wiem. 7-4. Zapisz. Gdzie to jest? Berlin, Magdeburg. Jedziemy. Realistyczne. Jak widać, 23.10 nagrywam. To co przejadę, potem muszę jeszcze obrobić i o 5.30 wstać do pracy. Więc dlatego taki krótki odcinek dzisiaj. Jak znajdę kursor, to bym ruszył. Kurde, kocham te menu. Dobra. Ja mam takie wrażenie, jakby się nic nie zmieniło. Przecież jakby wprowadzili obsługę przycisków, to by ten na rozpisce pokazali. A nie widzę nic. Na 100% się patch jakiś ściągał. Halo. Się przekonamy zaraz. No muszę przyznać, że grafika nie działa za bardzo płynnie. Halo? To ma być ta nowa jakość? Nie widzę tutaj nic do ustawienia grafiki, ale... Kurde. Nie to wybrałem. Jaka pipka ze mnie. Nie no, jestem niesamowity. No i... Odejście numer 2. Realistyczne. Rozpocznij. Znowu zamiast na telefonie wybrać, żeby się zalogować, to się z gry wylogowałem. Brawo. A tak to jest. Raz tak miałem. Tylko pamiętam, że wtedy byłem w połowie trasy. Miałem chyba między przystanek jakiś albo ten postój i też chciałem telefon odpalić i się wylogowałem. Ale nie wiem, no ta grafika zarywa na 100%. No. Płynniej było. Ej, płynniej było. Zaloguj się. Dobra, idziemy. Zobaczmy, jak to wygląda.
nowa jakość. O, no coś jest nowego. Mi się kamera przełącza. Czyli patrz, wszedł. Na pewno. Tylko czy na lepsze, to nie wiem. Tego nie wiem. Ale grafika raczej przestała być płynna. Albo zmniejszyli ilość klatek do 30, albo nie wiem. Ej, nie no. Moim zdaniem rwie grafika. Bardzo. Tak wygląda, jakby trochę ulicę zmienili. Nie pamiętam takiej brukowej kostki. Albo to po prostu moja sugestia. Tak, no. Na pewno bardzo ładnie ten rwie grafika. Bardzo ładnie rwie grafika. Pytanie tylko, czy ten pomad działa. Nie wiem, czy strzałką do dołu, czy do góry. A, to takie te zbliżenia dali. No dobra, a jak w takim wypadku tempomat ma działać? Halo? No to waliste, tak. No. Przełączanie kamery jest spoko, tak. Bardzo mi się podoba. Tak mamy kierunek. Tak mamy przybliżenie. Ale jak mamy tempomat, gro. Albo znowu wyjdę z gry i będzie fajnie. Dodali coś tutaj? Nie widzę nic ciekawego. Na pewno widzę, że to się przełącza. Okej, no. Tylko co mi po tym. Fantastycznie. A jak załączyć ten pomad? Ty mi gro powiedz. Kochana gro. Tak mamy lusterko. Tak mamy wyjście. No ciekawy jestem, jak jest ten pomad. Mnie najbardziej ciekawi. Włączył wyświetlanie celu. Ajajaj, wyświetlanie celu. Zapomniałem, że mamy ten. Pełen automat. Ale muszę przyznać, że nadal nie wiem, jak się włącza tempomat. Bardzo fajnie gra opisała ten problem. Jak rozwiązać. Moim zdaniem grafika trochę się pogorszyła. Znaczy pogorszyła. Czy może i graficznie jakieś wrażenie ciut lepsze sprawia, ale... Ale wydaje mi się, że ta gra płynniej działała. Niż teraz. Teraz po prostu czuję jakby, nie wiem, spadki grafiki, znaczy klatek. Aj, muszę porozkminiać. Wyobrażałem sobie, że strzałką w lewo, na przykład na D-padzie, gdzie się włączało tempomat. Ale jak widać, się tak nie robi.
Nie wiem. Jak się włącza tempomat? Nagram odcinek specjalnie dla tempomatu, którego nie będę miał. Będzie pięknie. Ale strasznie zarwie ta grafika. Na 100% tak nie było. Aj, mogłem poczytać. No, ale myślałem, że jakoś gra wytłumaczy. Jak się ten pomacik załącza. Hello. Vielen Dank. Salut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Aha. Ich glaube, Sie fahren doch nicht in meine Richtung. Hier, mein Ticket. Danke. Moin. Ich hoffe, danke, ich danke. Können Sie das Ticket stornieren? Servus. Das ist gar nicht die ich richtige hoffe, Linie. Bin... Auf geht's. Hello. Bin ich hier danke. Richtig? Danke sehr. Hallo? Ist das gültig? Aha. Ja, danke schön. Grüezi. Hier ist mein Ticket. Danke sehr. To będzie ekspresowa dama. Ist das gültig? Danke. Moin. Chcę jak najszybciej w trasę polecieć. Hallo, das Ticket. Cool. I odkryć. Hallo? Ist das gültig? Jak się włącza tempomat? Vielen Dank. Wszystkie te zmiany miały prowadzić do tego, żeby danke był tempomat. Hi, das Ticket. Bitte schön. Ciao. Grüezi. Ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Panie. Musisz... Nie mogę przez telefon sobie kupić, tylko teraz musisz mnie męczyć. Ja nie mam czasu. Magdeburg. Okej. Okay. Jest okej? Okay? Vielen Dank. Tak, ja też dankę. Kurde, no ale... Jaki żal. Widziałem, że... ulepszą. Ale kit z tym, że te klatki gubi. Gdzie jest mój ten? Tempomat. Ja chcę tempomat, halo. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel anschauen. Można wszystko znieść, byle tempomat. Wir richtig in Fahrt kommen. Hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr coś podpowiedzą, nie? Unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Eingangsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet. Ajajaj, panowie, jak się ten pomoc załącza. Freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet. Kurde, no. Und entsprechend gekennzeichnet. Nie widzę tempomatu. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Może i jakaś ostrzejsza te tekstury, ale jakim kosztem? Chyba z 60 klatek się zrobiło 30. Wykładając, że wtedy było 60, ale było wtedy dużo lepiej. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt. Teraz po prostu den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Muszę zobaczyć na nagraniu, ale für eure Aufmerksamkeit. Teraz na telewizorze to po prostu. Und viel Spaß an Bord. No. Czuję, jak brakuje klatek. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, ja przecież nagrywałem we wtorek odcinek, to raczej pamiętam, jak było. Raczej było płynniej. Na silnik nowocześnieni. You will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. Dajcie mi ten pomad. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. To się do dołu da, tylko na razie muszę się rozpędzić, no nie. Bo tego na pewno nie było przybliżania.
obrazu. If you would like to book your next journey while you're on the road, to jest jakby coś nowego. Smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. Przybliżyć. Information, simply visit flixbus.com or fajny bajer. Tylko ja szukałem tego. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. Tempomatu. Ja chcę tempomat. Halo. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Jak się załącza tempomat? Bo zakładam, że dali tempomat, no. To teraz będę ten, jak tylko wjadę na autostradę, to będę szukał tempomatu. Szałkę do dołu? Nie. Szałka do góry daje mi zbliżenie, no super. To mamy jakieś przełączanie po coś. Dobra, bo zaraz wjadę w pobocze, to będzie super. Prawy grzybek powoduje kamerę z zewnątrz. Lewy to jest sygnał dźwiękowy. Tu mamy miganie. No logiczne by było tylko, żeby strzałką do dołu, ale nie ma. Dobra, zrobię pauzę i zobaczę w internecie. Super, nic nie znalazłem. Twórcy gry na Twitterze nawet nie piszą, co, jakie zmiany wprowadzili, ani no nic nie ma. Dla mnie bomba. Chciałbym mieć tempomat, a go nie mam. Brawo. Macie. Okazuje się, że tempomat jest załączony, że ta ikonka na automapie, okej. Chciałbym skręcić. Dziękuję. Serio. Się załącza tempomat. Na serio, myślałem, że po prostu wezmę krzyżak do domu i będzie tempomat. No. Ale nie to. Jesteśmy w policję przewani. Ale tu nie ma, no, tempomatu. Jeszcze, żeby grzybkiem czy coś. Dobra. Jadę, to przejadę i tyle. Jutro się poczyta. No bo może ktoś z widzów wie, jak się tempomat na konsoli załącza. To bardzo ciekawa sytuacja. Ej, tempomacik. Miało być pod jednym przyciskiem. Tyle jest. Fajny bajer, że mogę sobie przybliżyć tutaj coś. Bardzo mi się podoba. Że mogę jadąc sobie ten zrobić zbliżenie na deskę. No, też fajny bajer. To też jest fajny bajer, że mogę sobie tutaj popatrzeć. Po prostu super.
tylko pytanie. Gdzie jest, kurde, mój tempomat? Tak się robi reset z autobusu, super. Jak się robi tempomat? Nie wiem, dobra. Przejedźmy te 130 km i tyle. Ale masakra, powiem wam. Nie wiem. Wypuszczają patch. Ja nawet nie wiem, co oni wprowadzili. Oprócz tego, że wydaje mi się, że bardziej grafika rwie. Nie zauważyłem, żeby tempomat gdzieś był. Pod jednym przyciskiem. Wszystko o ten... Jakby to powiedzieć, poklikałem. Chyba, że to w jakiejś kombinacji alpejskiej. No ale... Ten, na obrazku z padem też nie ma rozpiski rozszerzonej. Że chociażby takie zbliżenie mamy. O, no nie, tempomat to sam załączyłem przed chwilą przecież. No tragedia wam powiem. Moim zdaniem. Nie mam pojęcia. Jadę zatem grzecznie i tyle. Jeszcze ten... W sumie tak sobie pomyślałem, że nockę wybrałem, żeby zmiany w grafice porównać. Dla mnie w grafice jak na razie nic się nie zmieniło. Nie wiem, czy oni mieli jakieś oświetlenie drogi poprawić, ulepszyć. Może. Ale no... Dobra, na ręki nie dałbym sobie obciąć, ale... Wydaje mi się, że płynniej ta gra działała przed patchem niż teraz. Takie mam odczucie. No i gdzie jest tempomat? Się pytam. Kaj, jest tempomat. Nie no. Jak można wypuścić jakiś patch, którym się gdzieś tam chwalą, że jest, a nie mogę znaleźć w widocznym miejscu, w necie gdzieś, co zmienili tak naprawdę. Tylko trzeba się domyślać. I to, co mnie najbardziej interesowało z tego wszystkiego, tempomat nie ma. Nie ma tempomatu. No. Jak jeszcze będę dojeżdżał, to wyłączę ten tempomat, który teraz sam włączyłem. Coś pokombinuję, no ale... Z strzałkami się nie da. Lewo, prawo, strzałka to jest przełączanie widoku na zegary i tak dalej, na przyciski. Góra, dół, przybliżenie, oddalenie widoku i tyle. Tak jak ten właśnie krzyżak był nieobsługiwany w ogóle, no to tak popatrzył. Mamy te sudo. Daję w prawo, mam to. Daję w prawo, mamy z powrotem widok. Biorę do góry, przybliżam. Biorę do dołu, cofam. Jak wezmę w lewo, to mamy wpytę tego badziewia. Super. I tyle. Inne przyciski działają tak jak działamy. Kontrolę drogową mam, czy mi się wydaje? Jakoś tak coś tam błyska na prawo. Chyba ta, muszę się zatrzymać. Super. Ta, to jest jakby... Policja. Fajnie. Zobaczyli, że... z tempomatu korzystam i... nie wiem, jak ten tempomat włączyć.
Gorzej jak oni ten zapomnieli, żeby go wprowadzić. By było najlepsze. Dobra, cóż tam policja chce ode mnie? Czego nie załączyłem? O co chodzi? Droga policja. Ja chciałem zrobić sobie jazdę testową. Pobawić się tempomatem, którego nie ma. A wy mnie do kontroli zatrzymujecie. Mam nadzieję, że nie padnę na świetle. Świetle. Ej, pasy bezpieczeństwa, tachograf jest okej, moim zdaniem. Pasy bezpieczeństwa 11 do 13, ciekawe o co chodziło. Fajne to zbliżenie jest, dla mnie bomba normalnie. Tylko po cholerę mi to. Tempomat, ja chcę tempomat. Ale nie ma. Albo jakiś ułom jestem i nie potrafię łączyć, nie wiem. Jak się załącza tempomat? Gro. Jak się załącza tempomat? Ej, no wreszcie próbuję. Jadę klasycznie tempomat i tyle. No, Bóg mi świadkiem, szukałem w necie przed chwilą i nie znalazłem. Na Twitterze TML-u jest tylko, że wypuścili patch. Jakiś kolo rzucił na YouTube odcinek zatytułowany coś tam. 1,5 GB patcha. Na przewijaniu z grubsza oglądałem, nie zauważyłem, żeby tempomat załączał. W ogóle koleś wyglądał, jakby na kierownicy grał. Tak więc nie mam pojęcia. Może zapomnieli na serio o tym tempomacie. Bo nadal trzeba jakoś palce sobie łamać, żeby ten tempomat załączyć, no ale założenie miał być pod jednym przyciskiem. Tylko którym? Wszystkie wciskałem. Na serio. Nie mam pojęcia. Taki smuteczek trochę. Tutaj nagrywam specjalny odcinek. Siedzę, żeby się nie wyspać, żeby tak najszybciej wrzucić. Żeby się pochwalić, że mamy ten pomad. I co? Nie ma. Powinni mi tutaj na środku ekranu napisać, wyłuszczyć grubym tekstem. Tak włączasz tempomat. Głupcze. Ale nie. Nie pokazali nic. W ogóle nie wiadomo, czy wprowadzili. Ale zakładam, że wprowadzili, no bo obiecali. Miał być ulepszony silnik Unreala 5.1. Jedyne co widzę to ten mniej płynną grafikę. Takie wrażenie odnoszę jakby. Że bardziej skacze. Jeszcze deszcz zaczął mi padać pewnie. Gdzie są wycieraczki? Halo. Może sobie od razu tempomat zarzucę. Jak już tu jestem. Czy widzę zjazd. Bardzo realistyczny deszcz. Czy na efekty pogodowe raczej nie narzekałem, ale... Ale kurde, cieraczki kochane, muszę was przyspieszyć, ale... Teraz mamy zakręt. Za wolno... się przesuwają. Zaraz będę stał na czerwonym, to przyspieszę trochę.
drogie wycieraczki. Dobra, tak jest lepiej. Ej, jak załączać tempomat, to jest pytanie. Jak załączyć tempomat? Dobra, mamy chyba zielone. Tak w ogóle. Chyba. Taka kupa, no. Ty za szybko jedziesz, koleś. Ale przynajmniej na zielone trafię. Przejazd pierwsza 20. O, 20 minut, dobra. Światełka fajnie się odbijają. Może te, coś z tym oświetleniem zrobili, ale miał być tempomat. Wszystko inne jest nieważne. Miał być tempomat. Nic innego mnie nie interesuje w tej grze oprócz tempomatu. Przynajmniej w dzisiejszym odcinku. Ale nie ma. Po prostu nie ma tempomatu. Taka lipka. Tempomat będzie mówił. Tempomat jest tutaj, tak? Nie, to jakieś eko. Serio, ja to sobie po prostu wyobrażałem, że jadę, cisnę na krzyżaku strzałkę do dołu. Tempomat załączony. No to po pierwsze w ogóle nie wiem, gdzie się załącza. Oprócz tego jedynego sposobu, który znam. I tyle. Kaplica po prostu. Jeszcze czerwona mnie dorwała. Czerwone, czerwone. I my co tu w lewo? Dawaj, dajesz, że zdążysz. Na Unrealu 5 działa? Jakoś tak... Nie wiem, skąd ja to wziąłem. Kimś się zasugerowałem, że 5.1 miał być. Nie mam pojęcia. Jak tutaj tempomat wywołać do tablicy? Przytrzymać trzeba? Do dołu, tą strzałkę? O nie. Nie wiem. Dojadę, kończę. Idę spać. Przy okazji odkryję nowy przystanek. Überpünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Też się cieszę. Tym razem zapomnę załączyć hamulca. Wysiadać. Chyba zapomniałem gadki puścić, jak jechaliśmy. Halo,
Chociaż nie, chyba zapuściłem, no dobra. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar... Nie mam pojęcia. Jak się ten tempomat załącza? Już wszyscy sobie poszli. Do zobaczenia. Jakieś światełko. Może poprawili światełko, no ale to... Tak grafikar wie, że to po prostu szkoda jadać. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser... Wylogujmy się. Zakończmy to. Żadnych punktów karnych nie ma. Technika jazdy 97% niecałe. Cóż. Wracam do menu głównego. Tak. Kurde, nawet nie wiem, czy to 1.0.0.22 to już jest ten nowy patch, ale raczej musi być nowy, skoro mam przybliżanie i oddalanie. Tego na 100% nie było. W tej wersji, ale... Po prostu... Nie ma nic o włączaniu tempomatu. Na krzyżaku jest tylko ten nawigowanie w menu. Tyle. Nie mam pojęcia. Dobra. Bo muszę rano wstać, a chciałem to na szybko nagrać po prostu i tyle. Dzięki za obejrzenie tego dziwnego odcinka na szybko. Jak ktoś wie, jak się na konsoli załącza tempomat, to proszę w komentarzu napisać, bo ja jak widać jestem za głupi na to. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.